Dzień dobry wszystkim. Jak zresztą widzicie, otrzymałem pismo z PGE. Obrót SA. Już wam wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o dynamiczne zmiany cen energii, które będą się zmieniały co 15 minut. Możecie sobie poczytać to pismo, ale powiem wam od razu, o co chodzi. Chodzi głównie o to, że to na razie rozsyłają, informując klientów o tym, że będą też teoretycznie mogli, bo to jeszcze nie jest do końca, że to działa, będą mogli klienci zmieniać sobie operatora dystrybucji energii, jak będzie im się podobało. Czyli jeżeli, dajmy na to, PGE ma za wysokie ceny energii, to na przykład rozwiązujemy umowę z PGE, a przechodzimy się do Taurona i oficjalnie oni będą musieli całą umowę za was odbębnić, a wy tylko złożycie podpis. Albo nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie działało. Ale w tym, co wam pokazuję, są dwie luki. Pierwsza jest taka, że żeby uczestniczyć w tym programie dynamicznych zmian energii, musicie posiadać inteligentny licznik, którego ja nie posiadam, więc mnie to nie obowiązuje. A dwa, trzeba przystąpić do tego programu. Prawdopodobnie we wrześniu albo w październiku będą podpisywane umowy w tej sprawie. Zachęcam was, żebyście najpierw poczytali na ten temat, a dopiero potem coś podpisywali. A najlepiej idźcie z takim dokumentem, jak dostaniecie od swojego dystrybutora energii, do prawnika albo radcy prawnego i zapytajcie się, jak na tym wyjdziecie. Czy zostaniecie oszukani i jak dużo stracicie. Bo dzięki temu możecie sobie tyłek ochronić i to zarąbiście. Ja dzisiaj dostałem o 12:47 listonosz mi przyniósł list od mojego właśnie dostawcy energii. Jest to PGE Obrót SA. Ta grupa PGE, Polska Grupa Elektrozjebów, bo tak ich nazywam po tym, jak mnie oszukali na ponad 3000 zł na prąd, bo system trzykrotnie zawyżył mi zużycie energii. Czyli trzykrotnie naliczył mi zużycie energii, którego faktycznie nie było. Potem się pani tam przyznała do tego, że system sam naliczył, zresztą opowiadałem o tym. No i oczywiście umorzyli mi całe te... Jak już skończyłem spłacać raty za energię, znaczy co miesięczne tam po 690 zł miesięcznie skończyłem to spłacać, to dopiero mi umorzyli na następny rok. Cały rok nie będę płacił za energię elektryczną, ale najpierw musiałem wywalić ponad 3000 ileś złotych, żeby spłacić to, co oni mi nadliczyli, i to jeszcze pierdzielenie bezkarnie, nie bezkarnie, bo tam wobec nikogo nie wyciągnięto żadnych, jak to się mówi, żadnych skutków dyscyplinarnych, rozwolnienia albo kopnięcia w dupę, bo tu pani się tłumaczy, a to jest tylko system. To ja się zapytałem, proszę panią, to nad tym systemem nie siedzi inny komputer, który nadzoruje jego pracę, albo człowiek tego nie nadzoruje? No wie pan, to tyle tysięcy dokumentów, to nie jest wytłumaczenie. To jest po prostu zamiatanie tematu pod dywan. I na pewno nie tylko ja jestem oszukany na cenę, na fałszywe nadliczanie zużycia prądu. Na pewno wy też zostaliście nieraz wykoksowani na... jak to się mówi, zawyżone zużycie energii elektrycznej. Czyli zużyliście faktycznie tyle, a oni wam przysłali, że zużyliście półtora raza więcej albo jeszcze gorzej. Dlatego ja mówię, że przed wejściem inkasenta do waszego domu, do licznika, to róbcie zdjęcie stanu licznika, bo tylko zdjęcie z danego dnia stanu licznika jest waszą podstawą prawną do jakiejkolwiek obrony. Wy się nie słuchajcie tych popierdolonych ekspertów w internecie, którzy mówią, no pan nie musi mieć, to wszystko jest w systemie. Gówno, kurde, prawda. Tak naprawdę on im właśnie chodzi, żebyście nie robili zdjęć liczników, żebyście nie mieli jakiejkolwiek formy obrony własnej osoby. Ja zawsze
20, jak miał przyjść inkasent, rano sobie pstrykałem zdjęcie stanu licznika, że w razie czego jak coś, to miałem właśnie dowód. I zdjęcie stanu licznika uratowało mi dupę, po prostu. Bo pokazałem zdjęcie z końca roku 2022 i pokazałem zdjęcie z początku roku 2023. No i pani sama zobaczyła, że no coś jest kurwa nie tak. No i coś poklikała w komputerze i wyszło, że trzykrotne zawyżenie, kurde, zużycia energii. No. Oczywiście nikt nie poniósł żadnych tam właśnie skutków. No bo co? Systemu nie da się osądzić, przecież go się nie wypierdzieli za bruch, bo dokonał oszustwa, jak to się mówi. Oni to zgłosili i tyle. No i wiecie, że takie rzeczy zostają automatycznie zamiecione pod dywan. Jak to zwykle w Polsce. Dlatego ja uważam, że inteligentne liczniki prądu, jeżeli będą na cewkach Rogowskiego, to ja czegoś takiego nie dam u siebie zamontować, bo taki licznik z automatu będzie nadliczał 1,5 razy większe zużycie niż jest w rzeczywistości. Jeżeli licznik inteligentny będzie wyposażony nie w cewkę, tylko w czujnik Halla, to taki licznik mogę zainstalować, dlatego że czujnik Halla jest bardziej dokładny niż popieprzona cewka Rogowskiego, która wszystko zawyża. Na przykład cewkę Rogowskiego macie zastosowaną w mierniku cęgowym, a raczej w multimetrze cęgowym. W takich właśnie cęgach w mierniku znajdują się cewki, a raczej cewka Rogowskiego, która odczytuje napięcie prądu po tam jakichś tam interferencjach elektromagnetycznych na zwojach tej cewki, na przewodach elektrycznych. No, elektryk wam by to tam bardziej wytłumaczył, to jest trochę złożone, a nie chce mi się teraz szukać o tym. Ale ogólnie właśnie chodzi o to, że powiem wam szczerze, że to jest niezły cyrk z tymi licznikami inteligentnymi, no bo nawet wam nie jeden film już na ten temat robiłem i wrzucałem i powiem wam szczerze, oglądalność to jest tak marna, że ja się zastanawiam, co jest nie tak. Bo wyjaśniłem dużo rzeczy w tych filmach, a mimo to ilość wyświetleń tych filmów to pozostawia sobie wiele do życzenia. Te filmy powinny mieć po parę 10 000 wyświetleń, ale ledwo mają 100, 90 albo jeszcze mniej. Jeżeli nikogo nie interesuje temat liczników energii elektrycznej, ani to, co się odpierdziela w polskiej energetyce, to sobie to nie musicie mnie oglądać. Tylko potem, powiem wam szczerze, nie beczcie, że nikt was nie ostrzegał. No. Dlatego wam pokazuję to pismo, które dzisiaj otrzymałem, żebyście sobie przeczytali to. Bo to, powiem wam szczerze, to jest jeden wielki latający cyrk Monty Pythona. I to w wersji polskiej. No. Bo powiem wam naprawdę, że gorzej być chyba nie może. Żeby się do tego zakwalifikować, musimy mieć właśnie inteligentny licznik energii. I do tego przystąpić do tego programu. Ja nie przystąpię, bo inteligentnego licznika nie mam. Mam licznik analogowy, który bardzo dobrze działa i na razie nie wymaga chyba wymiany. No ale powiem wam szczerze, że zdjęcie, jeszcze raz powtarzam, zdjęcie stanu licznika z danego dnia przed wizytą inkasenta ratuje wam tyłek z automatu, bo to jest jedyny dowód na to, że było tak, jak wy mówicie. Jeżeli pójdziecie do swojego operatora energii elektrycznej i pokażecie mu stan licznika, to on od razu wie, że było tak, a nie, że pójdziecie i będziecie, wiecie, no na mordę to nawet umowy się nie podpisuje. No, nikt wam na gębę nie uwierzy, że było tak, jeżeli nie pokażecie na to dowodów. Więc powiem szczerze, mam nadzieję, że ten film dotrze do dużej ilości osób i dużo osób obejrzy ten film, bo to jest w kierunku mojego interesu i też waszego, żeby was też nie oszukali. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.